Bogactwo intymne. Tu Gandalf. Mało brakowało, a znowu bym się spóźnił do studia, bo w drodze spotkałem kolegę z wojska. Cóż za szczęśliwy zbieg okoliczności. Piotruś pracuje tu, w TV. Jest choreografem. W windzie pokazał mi kilka nowych figur, które sam wymyślił i nazwał Taniec z kogutkiem. Przeurocze. No, ale przejdźmy do korespondencji, bo czas, jak to mówią, nie stoi. Oto list pierwszy. Od Jadzi Strzeladzi. I list drugi. O, jest kartka. Fotografia. O, jest jakiś dziwny przedmiot. Co to może być? Przedmiot pochodzenia zwierzęcego. To pewne. Drogi Gandalfie, moim zawodem wyuczonym jest wypasowiec. Jest to zarazem moja wielka i jedyna pasja. Wraz ze swą trzutką mogę hasać i brykać po łące w nieskończoność. Niestety, kiedy schodzimy z hali do rodzinnej wioski, kończy się moja radość, a zaczyna udręka. Ludzie śmieją się ze mnie, a te głupie dziewuchy wołają za mną, że jestem... No, z nerw zapomniałem, co jestem, ale jakoś tak nieładnie za mną wołają. Co robić, Gandalfie? Poradź. Twój Władek z Bieszczadek. I dalej. PS. W dowód zaufania załączam ulubioną maskotkę oraz zdjęcie zbiorowe mojej trzody. Drugi od lewej w pierwszym rzędzie to mój pupil Bucuś, a czwarty od prawej to ja. No, cóż, cierpliwość ludzka ma swoje granice. Ja na twoim miejscu złapałbym jedną z tych głupich, wulgarnych dziewuch i tak bym wytrzaskał, ażby jej pękła. I wtedy dopiero by się okazało, kto się z kogo będzie śmiał. Za zdjęcie. Dziękuję. Jeśli nie jest ono retuszowane, to wypada mi tylko wyrazić żal, że do tej pory nie miałem okazji bliżej poznać twojego Bucusia. Trzymaj się dzielnie, Władku, a w wolnym czasie przyjedź do mnie. Najlepiej razem z Bucusiem. Pokażę wam starówkę i trasę UZ. Razem pohasamy po parku jazdowskim, a wieczorem przy kominku